z tym, że mój statyw już kompletnie odmówił posłuszeństwa, już nie będzie nam towarzyszył, bo go po prostu wyrzuciłem już ze swojego życia, można powiedzieć, to jesteście oparci o na przedniej desce i jedziecie, widzicie trochę wycieraczki, także może zaraz coś zmienię z tym, że było tu inaczej, no ale no, nie widzę zbytnio jak, bo ten po prostu Volvo tak ma takie znacznie wycieraczkami. No niestety, to na tym poziomie one się zatrzymują, także czekajcie, trochę bardziej tutaj. Nie no, to jeszcze bardziej widać te wycieraczki. Cały czas wycieraczki, cholerne światło. Czekajcie, a gdybym dał wyżej trochę tę kamerę. Nie no, cały czas wycieraczki. No trudno, słuchajcie, niech to będą te wycieraczki. Nic nie zrobimy, póki co. No bo po prostu takie jest dziwnie tutaj porobione w tym Volviaku, a no nie mam po prostu z sobą, a przepraszam, to jest DAF, a nie Volvo, ale bym teraz wpadł. Dobra, słuchajcie, będziemy się podpierać trochę kamerą z okulara. Cholerny świat. No, trzymaj się tak, kurde. Chociaż nie widać trochę trasy. Słuchajcie, postanowiłem, że spiszę sobie na pauzie, bo miałem pauzę, trochę pytań od Was, więc co prawda nie chciało mi się kropka w kropkę spisywać tego, co tam do mnie pisaliście, bo trochę tego jest, ale brałem najciekawsze i najbardziej po prostu kontrowersyjne, także a że lubię z Wami dyskutować, to od razu liźniemy trochę tematu, kolego, że miałem do Ciebie zadzwonić, Ty wiesz na pewno, o kim mówię. Tak jak napisałem w komentarzu, ja nie mam czasu nawet się podrapać po tyłku, a co dopiero wydzwaniać. Chyba żebyś był piękną blondyną, to wtedy co innego, oczywiście żartuję. Nie mam na serio czasu i po prostu nie unikam żadnych dyskusji. Po co? Ja wiem swoje, Ty wiesz swoje. No i tyle w temacie na wodzie, kochany. No. Ty mówisz, że nie trzeba wymieniać prawo jazdy na brytyjskie. A ja mówię, że trzeba, bo ode mnie wymagali to. Jeżeli ktoś, kto mi płaci, wymaga, to ja wymieniam. No, jeżeli trzy agencje, tam dwie powiedziały mi, że trzeba, to znaczy, że trzeba. Karta kierowcy niekoniecznie, ale prawo jazdy owszem. Meldunek? Owszem. Bez tego nie otworzysz konta w banku, a bez tego... Bez National Insurance Number, czy możesz pracować? Nie radzę. Dobra, ale nieważne, słuchajcie... Także sobie wybrałem parę pytań i teraz tak właśnie, co my tu będziemy, o czym my tu możemy porozmawiać. Mam nadzieję, że to światło było już wyłączone, bo to kompletnie nic nie widać. Damy tutaj na... Widzimy prawie, że 30, może nie do końca 30, ale tutaj coś... Słuchajcie, pomijam komentarze na temat... Aha, chyba ktoś jeździł bez AdBlue. Exhaust System Warning. System wydechu. No, ktoś musiał bez AdBlue jeździć. Dobra, nieważne. Słuchajcie... zaraz, proszę, tylko niech ja wyjadę z tego skrzyżowania, bo tu jednak trzeba trochę uważać. A, piąteczkę zrobiłem z tego, piąteczkę. Dawaj. Możesz, piąteczka. Słuchajcie, jesteście w kosmosie na razie. Niech ja tylko zjadę z tego skrzyżowania. Nie chcę coś wchodzić w tym Volviaku. No, patrzcie, no czwóreczka, chodź. Dobra. Tam trochę was tak, o. Teraz to w ogóle nic nie widzicie. No dobra. Teraz mamy, możemy tutaj tego, no co ja tutaj... O, pierwszy komentarz, który spisałem. Tutaj to jest kolegi 161 OE046 GTZ. Tak, kolego twój. Ty dzisiaj mnie tutaj trochę wywołałeś do tablicy i jedziemy. Hehe. Albo haha. Wiecie jak to jest, bo to trzeba jakoś umiejętnie też to przeczytać, nie? Czekajcie, mieścina do 30 mil na godzinę pilnujemy. Wszyscy co poszli śladami Hioba, Nolibaba, padli jak kawki. KD, Iwowiecki, Tracker TV. I wszyscy w ten sam sposób się żegnali. I nie ma ich do dziś. Ach, Hiob i Nolibab, od których wszystko się zaczęło, mają się dobrze i dalej wstawiają. I
tak już przez wiele lat, a ci padają jeden po drugim, nara, kto następny? Kolego! Po pierwsze, nigdy nie brałem przykładu ani z Hioba, ani z Nolibaba, bo Hioba nie oglądałem ani jednego filmu. Owszem, wiem kto to jest, podziwiam go za pracę. Nie, przepraszam, oglądałem, jak odradzał przyjazd do Stanów Zjednoczonych. Oglądałem, także... A, jeden jak kupił samochód jakiś, tak, przepraszam, oglądałem dwa filmy Hioba. Ale nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie wzorowałem się na Hiobie, jeżeli chodzi o po prostu kręcenie filmów albo coś. Nie, nie ma opcji. Noli Baba już zupełnie nie oglądałem i nie wiem kto to w ogóle jest. Chyba nie wiem, bo być może wiem, być może z nim... Nie wiem, może parę słów zamieniłem, przepraszam, ale... Jest tyle ludzi, którzy kręcą filmy, jest jeszcze... Naprawdę wielu, których ja, z którymi ja nawet nie rozmawiałem, ale wiem kto to jest i tak się znamy mniej więcej z YouTube'a, no to tak znamy się, wiemy, że jeden i drugi kręci, no to w takim sensie się znamy. Ale w życiu słodki nie przypominam sobie, żebym ja brał przykładu albo no nie wiem, no nigdy. Ja słuchajcie, kręcę filmy oczywiście krócej jak Hiob to na pewno, ale kręciłem jeszcze dużo wcześniej, byłem w internecie, ponieważ zajmowałem się wędkarstwem. No i słuchajcie, robiłem filmy o tematyce wędkarskiej, także dużo wcześniej zajmowałem się robieniem filmów i kręceniem tych filmów, także o wiele wcześniej. Jeżeli chodzi o Nolibaba, na pewno się do tego jakoś przyjrzę się, bo to jest też pewnie jakiś Amerykanin, w cudzysłowie, a zdaję sobie sprawę z tego, że tam wszystko mieli wcześniej niż my tutaj możliwość nagrywania. Co do Kadetraka i Trackmaniaka, ubolewam bardzo, że tych dwóch naprawdę bardzo pozytywnych facetów nie kręci już na dzień dzisiejszy filmów. Pisałem z jednym, pisałem z drugim, żaden nie wyraził jakiejś takiej chęci powrotu, ale aczkolwiek żaden nie powiedział stanowczego nie, już nie będę albo coś w tym stylu. Także mam nadzieję, że wrócą. To, że się żegnali i bardzo fajnie zrobili, że się żegnali, także to tylko kultura pokazuje, jak ci faceci są ułożeni i jaką mają kulturę osobistą. Także muszę się nad tym zastanowić, znaczy no Hioba wiem oczywiście kto to jest, no Noliba być może też wiem kto to jest, ale po prostu no nigdy nie wzorowałem się na ich filmach, nigdy po prostu, no nie, po prostu ja mam taki swój konkretny styl, nawet z ułożeniem kamery, jak zauważyliście na samym początku, ustawiałem kamery z tyłu za sobą, no i tak trochę wiem, że na przykład ani Kadetrak, ani Trackmaniak nie mieli tak kamery z tyłu postawionych, no wcześniej nie widziałem u nikogo takiej kamery. No być może była, no Boże kochana, na pewno była. Ale ja nie widziałem, na pewno też nie brałem przykład z tych ludzi, nie? To są zupełnie inne światy, słuchajcie. Trackerka, no patrzcie, no zasłysz tak trochę. Trackerka Hioba, trackerka Nolibaba, trackerka obojętnie kogo, nawet tego kolegi z Kanady. Nie wiem, jakoś tam nazywa, zapomniałem. Ale te trackerki się różnią, to nie jest to samo. Nasze światy są kompletnie różne, tamta trackerka jest wolna. Owszem, są jakieś tam logbooki, te inne pierdoły, ale tam trackerka jest wolna. Tu jest ograniczona z każdej strony. Z każdej strony obwarowana jest, z każdej strony ograniczona. Także, no nie wiem, no. Tam jest Ameryka, tam są większe swobody obywatelskie. Tutaj w Europie to jesteście niewolnikami, no i po prostu każdy nad wami chce mieć kontrolę, no i to jest prawda, no. Także to są kompletnie dwa światy i kiedyś pamiętam, ktoś mi napisał, że nie podoba mu się moja nazwa kanału Tracker TV, że jestem przewoźnikiem materiałów spożywczych. Coś takiego, coś w tym stylu. A ja mówię, no sorry, no są różne, są dwa światy, w których się poruszamy. Hiob i ci inni poruszają się w kompletnie inne rzeczywistości. Owszem, był kierowcą najprawdopodobniej też w Polsce, o ile chyba był, bo nie jestem pewien, ale pewnie był. I wie co i jak, z czym się je, ale to są już zupełnie inne światy. A ja widziałem film, jak odradzał przyjazd do Ameryki, no to ja nigdy nie będę odradzał przyjazdu do Anglii. No po co? Jeżeli ktoś chce przyjechać, proszę bardzo. Wiem, że mówił ktoś tam, że jak ktoś chce, proszę przyjechać. Też wiem. Jakiś amerykański sen, coś takiego. Coś pamięta, coś tam mówił. Nie pamiętam dokładnie co, ale wiem, że no, mądre rzeczy, bo to jest mądry człowiek. Nie zgadzam się co nie do których spraw, ale ogólnie jest bardzo mądry człowiek. Co
do reszty to nie wiem. W każdym razie dobra. Brałem, wzorowałem się na swoich Himach, na kimś chyba nie. Chciałem po prostu kręcić, bo pomyślałem sobie, robię te filmy wędkarskie, prowadzę ten portal wędkarski, prowadziłem bardzo popularny swojego czasu portal wędkarski. No i pomyślałem sobie, okej, w porządku, no to skoro już prowadzę, to mogę wziąć kamerę do samochodu ciężarowego. No to najpierw kręciłem aparatem fotograficznym. Znaczy nie, najpierw kręciłem telefonem komórkowym LG-kiem, jeszcze nawet go mam tego LG-ka. To tak, to się jakoś... nigdy jakoś tak... Dobra. Co tam jeszcze mogę przeczytać? To, że biedeniury mnie zeżrą, a niech mnie kurde zeżrą. Najwyższy czas tego biedeniura zapolować. Może ja bym tego biedeniura zjadł, kurde, na kolację. Obojętnie co to jest. Chupacabrę też mnie wpierdziel, jakbym złapał. Dobra. Marcin, UK ci nie służy. Kiedyś też już byłeś tam, najlepiej przenieś się na przykład do brata, gdzie byś musiał do Polski samochód. Kolego, Alfredo. Tak. Alfredo, przyjacielu. Sam pobyt w UK mi służy. Są różne sprawy, słuchajcie, moje prywatne, które sprawiają, że tu muszę być. Raz, że sytuacja w Polsce jest taka, a nie inna, że po prostu nie ma pracy, nie ma nic, także muszę tu być, ponieważ, no, związając Wielką Brytanią swoje życie póki co, i mam nadzieję, że tu zostanę. No, pojętnie, czy będę iść na międzynarodówce, czy nie, a mogę tylko powiedzieć, że służy, ponieważ jeżeli ktoś mi płaci, bez gadania, płaci na czas, to mi służy. Ja mówię, słuchajcie, wiecie czym jeżdżę? Jeżdżę starymi DAFami, jeżdżę starymi Volviakami, jeżdżę solóweczkami. Ja wszystkim pojadę, nawet taczką, żeby tylko płacili. I mnie to nie interesuje, czy ja będę jechał na klas 1, czy na klas 2. Ja po prostu robię swoją robotę i wszyscy są na razie z tej mojej roboty zadowoleni, zawsze byli. Tylko u nas w Polsce, nawet jak ktoś jest zadowolony z waszej roboty, to żeby ktoś was pochwalił albo dał mu jakąś premię, to jest hu, hu, hu. Oj, 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 o czym ja mówię? O premii? Co to jest premia? Większość z was powie, co to jest do cholery premia? O czym ja mówię? No, dokładnie. No i znowu. Kurde, to w ogóle nie jest zabezpieczone, żeby ta kamera się nie ruszała w ogóle. No. Cześć, zjadę z tego rądka i dalej będziemy kontynuowali nasze odpowiedzi na wasze komentarze. Tak co jakiś czas będę robił taki film. Jak się będzie trasa powtarzać, a będą się powtarzać niestety tutaj na tym. Zaraz mam tutaj też kolegę, który mnie wywołuje do tablicy z telefonem do siebie. Zaraz tutaj kolega też napisał coś o trampingu. Może powiem, dlaczego nie idę na tramping? Nie idę na razie na tramping, bo nie chcę pracować na razie na stałym etacie. Mówiłem to parę razy, parokrotnie. Nie chcę pracować na razie na pełnym etacie. Dlaczego? Ano dlatego, że mam taką sytuację rodzinną, że muszę być za jakiś czas w Polsce. Dlatego. A jeżeli pójdę pracować na międzynarodówkę albo na tramping, to będę musiał niestety, ale wpisać urlop i tylko 29 dni roboczych pod dnia urlopu. I nie będę mógł sobie ich wziąć, kiedy chcę. A tutaj chcę lecieć do Polski, proszę bardzo, lecisz. Mam na dzień dzisiejszy takie tutaj kontakty, że jak chcę wolne, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chcę pracować, dzwonię, jestem w grafiku, taka prawda. I o to właśnie chodzi. Robię dobrze swoją robotę, a tutaj, jak robicie dobrze swoją robotę, jesteście docenieni. To już nie pierwszy raz tutaj ktoś stoi, bo jakieś pechowe miejsce. Dobra, dalej, gdzie ja tu mam te pytania? Bo to parę ich tylko wpisałem, a parę zaznaczyłem, czy mam je tu gdzieś w zeszycie. Gdzie to jest? Marcinie, jesteśmy z tobą, jest twoje stałe. A, słuchajcie, ktoś tutaj mówi, że będzie tęsknił za moimi filmami, ale za tymi starymi, a nie tymi nowymi. Słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta deliverka teraz tutaj, ta dystrybucja, którą się teraz zajmuje, na razie trochę spada oglądalność. Zdaję sobie z tego sprawę, słuchajcie.
ale ja kręcę te filmy dla tych, co mnie lubią oglądać i dla siebie samego. To nie jest tak, że ja będę robił coś na pokaz i starał się na siłę coś zmienić. Słuchajcie, o to chodzi w życiu, żeby nam było dobrze. O to właśnie chodzi, żeby nam było dobrze. Także, wiecie, nie mówię, że mi jest tutaj nie wiadomo super jak dobrze, bo ja widzę popularność po statystykach kanału, że za zeszły miesiąc miałem o 50 tysięcy wyświetleń mniej, jak jeszcze miesiąc przed. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Zdaję. Co tu jeszcze mamy? A, no cóż, siadła psycha i trzeba poukładać sobie w głowie. Oglądam Ciebie od początku, ale ostatnio Twoich filmów nie dało się już obejrzeć. Takiego narzekania na pracę, na innych, nawet zacząłeś coś narzekać na swojego brata. Gadałem z moim bratem i zapytałem się, czy widział jakieś narzekanie na niego. No kolego, takie jąszenie w rodzinie to trochę tak nie tak publicznie w komentarzach, nie? Bo to trochę nieładnie z Twojej strony, no ale dobra, nieważne. Nie pamiętam, co mówiłem na temat Bartka, ale pamiętam, że mówiłem, że pojechał do Niemiec i że bardzo dobrze pojechał do Adasia i tam będzie pracował i nie pamiętam, co to jeszcze mówiłem. No, że co, że tam się zaczyna prawdziwa praca i dobrze, niech się zaczyna. Wiecie, co tam jeszcze na Bartka mówiłem? Narzekanie, jeżeli chodzi o narzekanie. Bo popularne dość ostatnio jest słowo narzekanie, powtarzane przez paru ludzi, którzy się uparli i teraz cały czas to się gdzieś tego. Jest drobna różnica, nie znacie mnie osobiście, jest... Jaki motor, ja pierdzielę. Jest drobna różnica między narzekaniem, a mówieniem jak jest. Jeżeli ktoś chce kolorową przedstawioną sytuację, kolorowankę, znaczy się jak to wspaniale jest w transporcie, zapraszam na inne kanały, nie będę ich wymieniał, bo nie chcę się narazić właścicielom tych kanałów. Ale kto się interesuje tym w internecie, ten na pewno wie, o jakie kanały mi chodzi. McDonald's Design 2. Jeszcze teraz doczytam, tylko zjadę z ronda. Tutaj kolega mnie rozbroił swoją wiedzą. Jeszcze jedziemy dalej. Ale to będzie cały czas tak mi trambolić te o tych spalinach, no to będę musiał teraz zadzwonić tutaj do mojego supervisor. Czekajcie, zbliżamy się do rądka. Takiego narzekania, bleble. Na swojego brata. Nie wiem, na swojego brata, że narzekałem, czekałem w którym miejscu. Ale ktoś tam, czekaj dalej, co to jest? Nie można odcinać gałęzi, na której się siedzi. Rodzina, praca to fundament, na który opierasz się w życiu. Musisz zmienić, bo z takim nastawieniem wszędzie będzie ci źle. Ja sobie nie kojarzę, że mi było źle w Anglii. Nie wiem, no jakbym chciał być gdzie indziej, to nie bym był gdzie indziej. Ale no nie wiem, no. Takie to trochę dość dziwne, no, ale dobra, nieważne. Dobra, to idziemy dalej z tymi komentarzami. Ta kamera zdenerwuje. Lecimy dalej, słuchajcie. A tu jest widelec, na któregoś z Was teraz komentarz trafi. Dalej, idziemy. Jaki model nawigacji, którą polecam na ciężarówki w Europie? Sajdzik Track. To raz. A dwa. Aygo Primo. Obojętnie który, ale Aygo Primo. Tak zwany knapik u mnie. Mariusz, to dowiem, Mariusz, to sobie spisałem. A mówiłeś, że nie przestaniesz nagrywać i tam jeszcze jakaś dogrywka. No mówiłem i nie przestałem. A że miałem jeden dzień słabości, to jeszcze nic nie znaczy. Dalej. O, to ma tego. Roweru. A, słuchajcie, z tym rowerem. No, słuchajcie, mi był potrzebny rower, bo tutaj kolega poleca mi rower trackingowy, tak to się nazywa? Trackingowy. Ja osobiście zawsze byłem za góralami, ale faktem błąd zrobiłem, że kupiłem ten rower. Mogę go jeszcze oddać, ale nie chcę, już niech zostanie, bo przyda się.
On jest strasznie ciężki. Ja jeździłem na Jaśka rowerze, bo to jest taka, nie to damka, nie to taki rower tego typu. No i po prostu był lżejszy i bardzo mi się miło nim jechało, ale jak sobie uzbieram pieniążki, to kupię sobie rowerek. Bardzo fajny rower sobie kupię, z materiałów innych. Ja mam fajny rower u siebie pod Lęborkiem, ale no niestety przewiezienie go jest graniczy z cudem. Marcin robi kategorię E, prawo jazdy. Marcin, on się podpisuje imię i nazwiskiem, także Marcin Sakowicz, pozdrawiam, Marcin. Rób prawko i zmieniaj życie, a ja zawsze mówiłem, zawsze to mówiłem. Rób prawko, zmieniaj życie, idź na kierowcę, pojeździ sobie trochę w Polsce, a później Anusz Widelec, uda ci się wybyć za granicę. Co tam dalej? To już wszystko będzie. Co ja tu sobie jeszcze zaznaczyłem? Słuchajcie, co do tej kamery w okularach, bo mówicie, że przeskradza wam ruch głową. Słuchajcie, no ja na tej kamerze ja tego nie wykorzenię, tych ruchów głową. No przecież muszę ruszać głową, żeby patrzeć w lewo i w prawo, nie? No nie mam bata, żeby tego nie było. No to się nie da. Ale postaram się wolniej tą głową, tą łepetyną ruszać, kurde, no to jakoś to może będzie. Zresztą już pytali mnie niektórzy, co to jest za kamera. I powiedziałem, że w okularach dałem za nią grosze, ale jak zmniejszę trochę obraz i dam ją tam po lewej stronie albo po prawej, to naprawdę fajnie wygląda w Ultra Full HD, także będziemy korzystać. Cen w Polsce to nie będziemy. To tutaj szukam jeszcze sobie, co zaznaczyłem. To chyba będzie wszystko. Początku moich takich movisów. No słuchajcie, no. Na miłość boską, panowie i panie. Zresztą, kto to oglądał po ciemku? Ktoś to oglądał po ciemku i pobudził ludzi w nocy. No to wiadomo przecież, że tam będzie głośno. No słuchajcie, no, ja mam swoje logo. Żona Mirka jest taka, narysowała mi orła, bardzo fajnego orzełka. Z początku miałem takiego swojego, nie tą głowę orła, bo głowa orła to jest teraz moje takie najnowsze, taki najnowszy mój rysunek, ale tego ze skrzydłami, co się pojawia, to jest produkcja żony Mirka jest nasza, bardzo dziękuję. No i ja mam taki po prostu, no kiedyś jakbym na przykład robił jeszcze koszulki albo coś, no to Tracker TV, no to co, no to myślałem nad różnymi symbolami, no ale tak, co się kojarzy z wolnością, no orzeł, tak? No orzeł musi być piskliwy, no daje nieraz takie swoje, takie krzyki. No i postanowiłem po prostu wkomponować orzełka w początek filmu, no panowie. No musicie pamiętać, że tam na początku jest głośno, ale później już jest normalna muzyka, nie? Także bez paniki. Aż tak bardzo, no i znowu wyskakują biegi. Muszę to zgłosić, bo nie może tak być, że mi biegi wyskakują przy daniu połówki mniej, wyskakuje mi bieg. Szukam jeszcze, jakie tutaj od was komentarze są, ale już nie będę czytał słodzenia, bo to przecież nie o to chodzi. Kiedy będę do tego, biedeniury. Dużo pytań jest też o Marcinka. Marcinek ma swój kanał. No starajcie się pisać do Marcina. No on tam jest na samym początku w czołówce. Jest. Marcin nazywa się Marcin Lach. Jest z Lęborka. Jakby ktoś chciał go znaleźć, no to nie ma żadnego problemu. No to po prostu wpisuje w przeglądarce na Facebooku, na,
klei się i tam wychodzi. Tylko że Marcin ma, tam jest bodajże, on ma taki trochę inny, innego awatara, może tego go ciężko znaleźć, ja muszę mu tam podpowiedzieć. Jak będę w Polsce, to mu tam porobię, lepszy, łatwiejszy kontakt z nim zrobimy. Zresztą u mnie w znajomych, jakbyście chcieli poszukać, to Marcin jest. Jak ktoś ma do niego jakieś pytania, sugestie, jeżeli ktoś chce mu pomóc albo coś takiego, tym bardziej, jak znacie kogoś, kto mógłby, no to... Jak smakował barsz w domu? Pytanie od Marka Chojnackiego. Wiesz, Marek, kurde, nie jadłem barszczu, ojciec zrobił, tata zrobił rosół, jak byłem ostatnio. Jadłem pizzę, zupę kapuśniaczek, bo dobrze pamiętam, ale kurde nie było. O tachograf. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tachograf i użytkowanie tachografu, nic się nie zmienia, także tutaj możecie spokojnie oglądać te stare filmy. Jeszcze nie ma też dużo, też w zasadzie jeszcze film Czas pracy, czas jazdy jest na czasie, tam nic się nie zmieniło takiego na razie, co jeszcze znaczącego. Co tu jeszcze mamy? No to będzie wszystko, słuchajcie, bo reszta to jest samo słodzenie, a przecież nie będę sobie tutaj słodził, bo słuchajcie, jeszcze raz wracam do tematu dla mnie takiego dość błahego w sumie, bo jeżeli chodzi o sposób, jaki ja prowadzę kanał. Słuchajcie, naprawdę nie będę cukrował i nie będę słodził. No nie będę, bo po prostu jest ciężko. Ja pracuję ciężko. Pracuję naprawdę tak, jak tutaj koledze napisałem w komentarzu, bo pytał o telefon, tak? Mieliśmy trochę podyskutować na temat realiów w Anglii. Nie podyskutujemy na pewno. Ale zobacz, kolego, jest teraz godzina 20. Jadę dopiero do Ilki. Do Ilki mam jeszcze 50 km po takiej lądówce, na której możesz jechać teraz według nowych przepisów ponad 50 mil na godzinę. Ja po tych zakrętach nie zamierzam zapierdzielać 50 mil na godzinę, bo byłbym wariatem. Chociaż jadę 50 mil na godzinę teraz, jestem wariatem, ale trochę już zwalniam. Tu jeszcze jest jako tako, ale dalej już są zakręty, jest niebezpieczny. I teraz tak, pojadę sobie, tam będę o 21. Około 21 będę tam. Zanim mnie rozładują, będzie 22:30. Zanim zrobię pauzę pół godziny, będzie 23. Zanim wrócę, będzie 20. Po północy będzie parę minut, tam dokładnie wiem ile. Wsiadam na rower, lecę do domu, jeszcze mam pół godziny pedałowania rowerem. Nie mam samochodu, jestem tutaj nowy, można powiedzieć, jeszcze nie mam wozu ani nic. No także jestem w domu tylko o pierwszej godziny, później siadam do komputera, jeszcze tego samego dnia siadam do komputera i robię wam film. O 3 w nocy idę spać, wstaję o godzinie 6, 7, 8, 9, muszę się ogarnąć, pójść coś kupić do sklepu, jakieś zakupy zrobić albo coś w tym stylu. To też nie jest tak, że ktoś mi tu zakupy zrobi. Jasiu jest na swoim rozliczeniu, ja jestem na swoim rozliczeniu, także teraz już wszystko jest oddzielnie. Z początku było razem, to nie zajmowałem się tymi rzeczami. Teraz się trochę pozmieniało, także już się tym zajmuję. Nie mam czasu na nic. Nawet do babci zadzwonić. Swoją drogą muszę to zrobić. Ale mnie denerwuje ta kamera, że ona tak stoi dziwnie. Coś kurde z tym trzeba było zrobić. Ale co ja zrobię, jak ja nie mam gdzie indziej ją postawić, tutaj nie mam jak. Ta wycieraczka mnie tam drażni, bo gdyby ta wycieraczka, to bym sobie to inaczej postawił. No trudno. No, także tak to wygląda. Na parę pytań tutaj mamy odpowiedzi. Jak myślecie mi jeszcze jakieś pytania? A, słuchajcie, bo są różne pytania na e-mailu. Ostatnio wszedłem na e-maila, tam chyba z paręnaście pytań. Znaczy paręnaście e-maili, a w tych e-mailach trochę pytań się znajduje. Słuchajcie, tak przeleciałem oczami i tak
tutaj, zerknąłem, tam zerknąłem i tak, tak jak tak rzuciłem oczyma, to, to mogę tak powiedzieć, że no jest trochę pytań takich o czas jazdy, czas pracy i w ogóle. No nie mam jak teraz wam odpowiedzieć na te pytania. Zobaczcie, no nie mam jak, to musiałbym się skupić, musiałbym usiąść, musiałem policzyć. Pamiętajcie, są reguły, które, no oni was tego muszą nauczyć na kursie, no Boże kochany, no. Samemu trzeba czytać. Dużo jest takich pytań też, co wystarczy tylko wpisać w Google i się odpowie. I odpowiedź będzie jasna. Natomiast no, nie ma tego pytania odnośnie tego, kiedy trzeba zrobić pauzę, jeżeli na przykład jeździ się w deliverce. Już wam tłumaczyłem, po 6 godzinach pracy, przed upływem 6 godziny należy zrobić pauzę. Najlepiej 45, a według przepisów jest 30 minut. Traktorek mnie to ładnie puści. Tak jak ktoś tu napisał, Angole się nie przejmują, że ktoś tu gdzieś musi wjechać, że ktoś musi stanąć. Nie, oni stawiają samochód, po prostu samochód stoi i koniec. Znowu kolejny błąd. Pięknie zielono dzisiaj, aż normalnie miło się jedzie, aż się przyjemnie jedzie. Sama przyjemność z jazdy. Mi się wydaje, że AdBlue nie bierze samochód, dlatego tak jest. I to trzeba zgłosić im jak wrócę. Tak nie może być. Na filmie widzieliście, jak jechaliśmy tutaj, było paskudnie, po prostu nic się nie działo, było paskudnie, mokro, czysto, a dzisiaj proszę bardzo, taka piękna pogoda. Aż się chce normalnie jechać, aż się chce jechać dzisiaj. To teraz to trochę tak jak na Skandynawii wygląda, jakby tylko jeszcze inny nastrój na drogi. Cały czas to samo. Cały czas jeździmy do tego Ilkli. Słuchajcie, co do mojego powrotu na międzynarodówkę, to jest cały czas wszystko w planach, ale jeszcze teraz, tak jak wam mówię, dajcie mi trochę czasu. Niech ja się na tej Anglii ułożę, niech ja sobie zarobię na samochód, niech ja trochę porobię swoich rzeczy. Na spokojnie, no i na pewno jeszcze zobaczcie mnie nie raz na trasach międzynarodowych, także to jest jak w banku. Zresztą nie raz was jeszcze zaskoczę, tak jak mówiłem, i ja to zrobię. Będziecie zaskoczeni nie raz. Lecimy, damy mu połóweczkę w niej. To jest teraz manual oczywiście. Nie, muszę coś zrobić, bo to tak nie może być, że to będzie co chwilę się włączać. Ciepło to ludzie swoją zwierzynę wypuścili. Krów pełno na pastwisku po prawej stronie, po lewej pola, łąki, no i oczywiście owce. Także to jakby nie inaczej, coś co się nie opłaca u nas w Polsce, owca. Naprawdę czasem mam wrażenie, że u nas się nie opłaca, żeby tu się opłacało. Takie mam rozważenie. Może mylne, może się mylę, ale chyba tak jest. Na zegarze. Będziemy teraz Kiptona.
macie, pastwiska, super, super. Jeżdżę tędy praktycznie teraz codziennie w tym tygodniu. Mi się wydaje, jakby ABS-u na szyby nie było, ale chyba jest. No tutaj jeden bieg niżej. No trochę tutaj na łuku drogi trzeba by przyhamować. Bardziej, że tutaj ktoś wyskoczy, to na lusterko idzie prosto. Ale zupełnie inne kręcenie, jak się dzisiaj patrzy na tę piękną pogodę, a wczoraj na ten horror, co miałem na tej drodze. Prawym jedną niżej i przygotuję do dużej siódemki górnej. Całej. I cała. Fajnie jest, 7,5 stopnia, a zimna jak pierun, ale jednak fajnie. To jest teraz najbardziej taki szalony moment drogi, czyli wąsko, nieprzyjemnie jak na klas 1. Typowo po angielsku. Pokażę wam dzisiaj trochę mojej pracy. No trochę tak niebezpieczna mijanka to będzie, ale nie mam wyjścia. Musimy dać mu wyżej jeden bieg, bo się zamuli. Do góry, na dół, do góry, na dół. Tutaj akurat to jest takie jedno miejsce, gdzie trzeba na to uważać, ale tak ogólnie jest w porządku. Tu też trzeba uważać, bo to jest taki most, niby wiadukt. Znaczy wiadukt, to jest most, bo pod spodem jest rzeka. Ale tak oczywiście jest profilowany po angielsku. Nie prosto, tylko jeszcze zakręt na nim, także to jest po angielsku. Po drogach angielskich jeżdżę już kupę lat, ale no tak tylko w Anglii to no nie. Jeździłem wcześniej między Francją a Anglią bardzo często. Francja, Anglia, Anglia, Francja. Pływałem z Dieppe do Newhaven i odwrotnie. I naprawdę no, w różnych miejscach byłem tutaj w Anglii, naprawdę w różnych. A nigdy nie podejrzewałem, że będzie to moje miejsce docelowych wyjazdów i zjazdów. I nigdy nie podejrzewałem, że tak szybko uda mi się tutaj wyjechać i zacząć pracę. Zawsze to odwlekałem tak w czasie. Przeważnie to odwlekałem w czasie. Taka pogoda piękna jest, aż przyjemnie. Aż normalnie chce się pracować. A jeszcze dzisiaj rano wiał wiatr i padał deszcz. To jest właśnie Anglia. To jest właśnie wyspa. Dobra, teraz damy mu bieg niżej, będziemy hamować silnikiem.
oczywiście tym tutaj dodatkowym hamulcem, który on tu ma, ale jego dodatkowy hamulec to praktycznie jakby nie istniał. I jedziemy w pierwszą w lewo. Te przewozy koni w Anglii, no tutaj dużo ludzi się tym zajmuje. Co chwilę jakiś przewóz koni. Regała się widzieć kobietę na przykład tutaj w samochodzie z kategorią C, no to jest taka norma bardziej. Kamera chce wam za jakiś czas pokazać okolice. Przyjechałem, to tylko zrobiłem recykling rano i teraz Ilkli i kończę, jadę do domu. Także spotkamy się, jak będę dojeżdżał. Dobra, dojeżdżamy, słuchajcie, do Ilkli powoli. Teraz sobie pokręcimy trochę kamerą w okularach. Z malowym głośnikiem, no ale trudno. Zobaczycie to miasto z mojej perspektywy. Chociaż już widzieliście, no ale tak jeszcze dogramy trochę do filmu. To jest po prostu będzie krótszy. O, widzicie, pokazuje mi się coś takiego. To jest przeważnie jak bez adlu się jeździ. No. To był bażant. Dobra, jesteśmy w Ilkley i teraz tylko na spokojnie zajechać sobie na magazyn, na sklep. Jest mi już zimno powoli tu w tym samochodzie. Trochę przesadziłem z wyłączeniem tego ogrzewania. A to jest niebezpieczne dla nerek i w ogóle dla całości. Także lepiej oszczędnie ze zdrowiem. Pachadełko jeszcze nie zrobione. Dobra, mamy czerwone światło. Ale to jest zbliżeniówka, bo ja się też tam ostatnio nic nie jechało. Zbliżyłem się i się przełączyło, jak wracałem już, nie? To jest biedny ten Dafik, kurde, taki sfatygowany. Przejechany ma już 509 tysięcy kilometrów. Wszystko zaczęło kwitnąć, jak pojawiło się słoneczko, nagle wszystko rozkwitło. Jednak siódemka to trochę za duży bieg, ale szóstka to w sam raz. Trochę wam pokażę, na czym to polega u mnie. Te załadunki, pierdoły, cudy, niewidy. Wezmę okulary. Nagram oczywiście u mnie w naczepie to, co się dzieje, bo to jest moje miejsce pracy. No, dążę. Bo niektóre światła tylko się pojawi tam pieszy i przyciśnie i sekundę później już się zmienia, to jest najgorsze. Chociaż to wam pokazuje, że na przykład możecie się przygotować na hamowanie zaraz, tak? To wam może to pokazywać. A już najbardziej nie lubię, jak tacy ludzie, jak ten tutaj
z Harry'ego Pottera będzie chciał wejść na ulicę w miejscu nieoznakowanym. Piękne miasteczko. Kiedyś jak jeszcze tu z Rówką przyjadę, to wjadę sobie tutaj w tą trasę, tutaj w prawo zaraz, gdzie te choinki są, drzewa są ubrane jak w Boże Narodzenie cały czas. Fajnie nawet to wygląda, ale no to nie jest Boże Narodzenie. Dobra. Za tym Lexusem CT200H sobie staniemy. Mamy lekko, także spokojnie z jedynki ruszam i zaraz już idzie czwórka. A teraz. Dobra. Podjeżdżamy sobie spokojnie pod sklep. Podjedziemy sobie spokojnie pod sklep. Czekajcie. Tutaj. Damy mu szóstkę, ale to jest za dużo. Dobra, na spokojnie sobie wjedziemy tu. Trójeczką. O, dziś już będzie prościej, widzę. W ogóle za dnia tu przyjechaliśmy. To jest naprawdę coś niesamowitego, żeby za dnia przyjechać. No, jedź, chłopie. No, jedźżesz. Boże, co to za ludzie myślący. Masakra jakaś. Ale no. Dzisiaj znowu mi zadali tutaj zadanie, ten samochód. Jak nie z tamtej strony, to z tej. No ale to teraz jest dobrze, chociaż że tam nikt nie stoi, to będziemy mogli się spokojnie wpasować już w tę bramkę. Otworzę sobie okno, odepnę sobie pas, bo mi po prostu jest lepiej. I jedymy. Też stanął, kurde, tym. Jeszcze trochę prosto. Tego minąłem. Dobra. Jestem na jego wysokości. Prostujemy go. Żebym ja widział przede wszystkim drugą stronę, bramkę. Dobra, widzę. Tam jest wszystko w porządku. Teraz tylko tutaj odbijemy. Wpuścimy kobietkę, żeby jechała. Nawet dwie. A teraz wybijemy się tutaj. I już będziemy jechać pod rampencję. W zasadzie to jeszcze powinniśmy trochę się tutaj jeszcze wyciągnąć i pojechać bliżej tego, ale tam gościu nie wie co robić, to niech stoi, niech czeka, jak nie wie co robić. Tam mamy miejsca full. Fajnie, że tą naczepą mogę podjechać pod całą bramkę.
samą rampę, bo ona się otwiera zupełnie inaczej. Ona się otwiera do góry i nie muszą mi plombę sprawdzać, a jak mi plombę sprawdzają na drzwiach, zupełnie inna bajka jest wtedy. Dobra. Jak żeby nie uderzyć w tę windę. Dobra, czekajcie. Teraz tak. Muszę zobaczyć przede wszystkim, jaki tam jest dystans do tych drzwi. To raz, a dwa, że napisać ilość, o której tu godzinie przyjechałem. Czy 20:40, czyli jestem dzisiaj Team Arrive 20:40. Idę zobaczyć, jak my to tam jesteśmy daleko od tej rampy. Jeszcze by trochę będzie może dać. A jeszcze trochę. Jeszcze parę centymetrów. Mamy palety, także z tymi paletami to trzeba tak uważać. Jeżeli chodzi o organizację, nikt wam tu nie pomoże cofać. To jest właśnie najgorsze. Teraz będzie chyba dobrze. Idę zerknąć. Dobra, zobaczymy się zaraz na naczepie. Dobra. Zaczynamy robotę. Najpierw gówno, jakie może być, czy palety. Musimy wziąć te zabezpieczenia. Jedno i drugie. I jedziemy z paletami. Wracamy. Nie lubię palet, słuchajcie, palet jest najgorsze gówno, jakie można tylko rozładowywać. Bujnia się, leży i wy za to odpowiadacie. Tak jak widzę palet, aż mnie skręca. Zobaczcie, jak to jest wszystko powiązane. Praktycznie w ogóle. Idziemy z drugą. Szamocznie. To się nie zmieści. Niestety. Druga. Widelec trzecia wejdzie. Ta mniejsza z bananami.
wypieprzyć, słuchajcie. O, ja pierdolę. Ciężkie to. Gówno zasrane. Nie lubię tego. To jest właśnie, słuchajcie, najgorsze w tej deliverce. Właśnie te palety, targanie tych palet. Najgorsze może być, najgorszy badziew. Dobra. Niech to biorą. Tak, będą jeszcze trzy palety i mleko się zaczyna. Jakieś drewienko, jakaś część drewienka. Niech to wywalą. No, zobaczcie, jak oni stawiają tutaj te pale u góry nieraz te, jak to się ma nie wypieprzyć, nie? Szkoda słów. Tam w środku są cage'e. Także jeszcze trochę tego tu mamy do rozładowania. Także pokażę wam dzisiaj, na czym polega moja praca. Dziwne, że płytanie nie chodzi. Mamy buraczki chyba, co? No. No, będzie trochę gejdży, mleczka. Nie będzie źle. Nie będzie źle, słuchajcie. Dwóch ma być do roboty, a widzicie, że jest jeden. Tutaj była taka sytuacja całkiem niedawno, że była taka dziewczyna. Jedna sama rozładowywała ciężarówkę. Ja nie mam prawa schodzić z tego, z tej naczepy. Pomagać, nie? Nie mam prawa z niej schodzić, jakby coś się stało, to odpowiada. Jeżeli zejdę z naczepy, nie? Tu jest trochę tak niebezpiecznie. Samochód.
chociaż pod lekkim przesyłem, zaraz będę musiał iść przechyłem, zaraz będę musiał iść go trochę wyrównać. Opuszczę go zupełnie na poduszkach. Nigdy nie mogę truskawek w Łódźcie znaleźć, ale są jakieś inne pierdoły typu kukurydza, no kukurydza akurat nie jem, ale popcorn lubię. Wejdzie, musimy bardziej ją przy ścianie położyć. Paleta upadnie, powinni odpowiadać ci, co opakowali. Przecież nic by się nie stało, gdyby upadła, bo przecież nic się zbija, ale sam fakt, że byłby niezły stuk. Dobra, niech ją biorą i z dół. Przy okazji też jedziemy na chwilę na dół. O, musimy naczepę opuścić jak najbardziej. Przekazać stale temperaturę, jaka jest, bo czuciutka chyba spadła. O, minus 22, moi drodzy. Spokojnie. Minus 22 to spokojnie. Czekajcie, muszę wziąć kluczyk. Kluczyk zostawiłem. Słuchajcie, muszę obniżyć konia. Żeby było równo, żeby mi palety nie zjeżdżały, nie? Dobra, obniżyłem go. Muszę to mogę wziąć. Okej. Chodźmy dalej robić swoją robotę. Coś im to marnie idzie, ten rozładunek dzisiaj. Do góry. Spider-Man. Dobra. Teraz mamy mleko. Czyli najgorsze badziewie, ponieważ najdroższe. Opa. Ale mleczko. Thank you.
na głowę. Tak, mleczko, później są klatki, nawet widzę dwie puste, no i na końcu mrżonki, dwie. Także dzisiaj Wam chcę pokazać, bo nie pokazywałem tego Wam jeszcze, jak wygląda mój rozładunek. Mleczko, kupiłem sobie mleczko, dzisiaj wrócę, to sobie zrobię kakałko ciepłe. Tak zrobię. Będę dziś koło pierwszej w nocy w domu, jak dobrze pójdzie. Sam widzicie, jak to trwa. Długo strasznie to trwa. Zobaczcie, on jeszcze tej palety nie wziął. Dlaczego nie wziął? Dlatego, że jest sam, a powinno być ich dwóch. Why don't wanna push this? Put up, pump, alright? No, it's just lifting one side and not the other. Alright, try, pump up. More. Yeah. Just a little bit. Alright, I'll help you. That side's up, but that side's not. It's not no problem, no big problem. Only up the front. Yeah. All right, and now you can do this. To są lewusy dopiero, słuchajcie.
Fajne mają te platformy, jeżeli chodzi o budcy. Fajnie się rozładowuje. O, zobaczcie. Tutaj dali coś, właśnie o tym mówię, o takich zjeżdżających automatycznie samoistnie mlekach. Bardzo niebezpieczny proceder. O nie. Jak mleko upadnie, to wy na to płacicie. A jakby tak spadła cała krata mleka, to płacicie całe mleko. Chociaż to jest ubezpieczone oczywiście, nie? Podczas transportu. Ale... Słuchajcie, pytacie czasami, czy nie kusi wziąć coś. Nie, słuchajcie, nie kusi, bo mi na to stać. I każdego z was, którzy pracują, też na to stać. Kiedyś pracowałem w takiej firmie, gdzie gościu mówił, że idzie remanent na naczepie zrobić. Remanent na naczepie. No i poszedł, robił remanent na naczepie. Robił, owszem. Brał słodycze, te sprawy. Pracowałem w takiej firmie. A najlepsze było, jak wieźliśmy hiszpańskie ogórki, polskie ogórki z Hiszpanii wieźliśmy, o. W ten sposób. To było najlepsze. O, widzicie? Już jedzie kolejne mleko, już się zbliżało. Trzeba tak uważać. Strasznie trzeba uważać. Dobra, teraz... Jeszcze trochę mleka i trzeba będzie uważać, żeby te palety nie zaczęły jechać, bo może te klatki. Przerzućcie sobie takich klatek dziennie, tak jak ja przerzucam, około 100. My tylko w Polsce nie robiliśmy, jak jeździliście ze mną na międzynarodowcy. Nie było mowy o tym. Uwielbiam takie świeże mleczko, uwielbiam. To jest Millera, niemiecka firma, która ma. Dzisiaj, kurde, nie. Jakaś taka ta ekipa dzisiaj marna tutaj, w tym Ilkli. No trudno. No zobaczcie, jedna krata cała z takim gównem na dole. O kurde. Trzeba uważać, bo są otwarte drzwiczki. Nie wiem, dlaczego te drzwiczki były otwarte. Kajdy są najgorsze. Reszta to tam pół biedy. Dobra, wezmę jeszcze jednego Kajdza. Nikolasa Kajdza. Widzicie, już zaczynają jechać samoistnie. Dobrze. Kurza,
Jestem już w domu, a tak wygląda moja kolacja, czyli tak. Odgrzałem chleb. Sałateczki, którą dzisiaj kupiłem. Mówię tak cicho, bo Jasiu śpi u góry, tak żeby go nie obudzić, nie? No. Także kolacyjka. Guzik mi od szelek odpadł.